Jego tragedia poruszyła całą Polskę. Marcin Mizia, funkcjonariusz służby więziennej w stopniu kaprala i piłkarz z Pólni Landek, został brutalnie skatowany przez trójkę 16-latków podczas Dni Sosnowca. Dramat rozegrał się 9 czerwca. Dziś w Jastrzębiu Zdroju odbył się jego pogrzeb. Pośmiertnie został awansowany na młodszego chorążego, Fatima Orlińska. Potrafił wstawić się za człowiekiem, którego nie znał, i stanąć w jego obronie. Zapłacił za to najwyższą cenę. Mówił we wzruszających słowach, głosząc kazanie kapelan. Marcina Mizię pożegnały w czwartek setki osób, pośród nich najbliższa rodzina, narzeczona, przyjaciele, koledzy z boiska i funkcjonariusze służby więziennej. Podczas pochówku oddano salwę honorową. Za swoją postawę 28-latek został pośmiertnie awansowany na młodszego chorążego, co stanowi wymiar symboliczny. Pośmiertny awans to wyraz najwyższego szacunku dla zmarłego funkcjonariusza, uznania jego pracy i uhonorowania wkładu w służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jego tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko nami obecnymi, ale całą Polską. W bestialski sposób zostało przerwane życie tego, kto był zawsze pomocny i uśmiechnięty. Potrafił wstawić się za człowiekiem, którego nie znał, i stanąć w jego obronie. I tym sposobem przerwać w jakiś sposób spiralę nienawiści. Zapłacił za to najwyższą cenę. Ale właśnie w tym stał się doskonały. Pożegnamy dziś człowieka, który kochał drugiego bardziej niż siebie. A to jest centrum Ewangelii. On ją wypełnił na naszych oczach. Nienawiść, bezprawie i grzech, ale też obojętność i brak zaangażowania mogą doprowadzić do tak wielkiej tragedii. Bestialskie czyny domagają się ukarania. One krzyczą o sprawiedliwość. Gdybym wiedziała, że to będzie ostatni raz, naprawdę złamałabym to serce. Próbując ocalić część ciebie. Ale pamiętaj, Marcin, że do końca będziesz mi gościł mojego życia. Na zawsze wybiorę ciebie. W ostatnich słowach do Marcina zwróciła się jego narzeczona.